i kolejny dzień na Bodźkowie. Witam wujasa, co tam dzisiaj za zadania bojowe przygotowałeś? Weźmiesz tam przy silosie na kiszonkę trawę, wykosisz i dla byków potem wozem przewieziesz. Tam musimy zrobić już miejsce i potem pojedziemy do Antka się pytać o koszenie kukurydzy i jeszcze mi drzewo do kotłowni. Wyniesiesz tam za domem i zaorasz tam ten kawałek. Zrobimy tam ogródek babci. No, czyli znów będzie szybka akcja do południa, a potem jedziemy oglądać Zetora z ogłoszenia: oj, już się nie mogę doczekać, bo na zdjęciach wyglądał zajebiście. Dobra, a teraz jedziemy podczepić osę i wykosimy te chaszcze na ogrodzie. Akurat na szerokość między tymi oponami się wmieszczę na dwa przejazdy. Szkoda, że to już będzie ostatnia kiszonka na gospodarstwie wuja. Zobaczymy. Może się go uda jeszcze przekonać, by ciągnąć hodowlę dalej, a nie tylko uprawa roślinna. Ale z drugiej strony kusi oddać te łąki w dzierżawy, a za te pieniądze z dzierżaw modernizować trochę sprzęt i rozwijać uprawę, by osiągać lepsze plony i zyski. Dobra, to teraz widełkami raz na wózek i wieziemy dla byczków. Jest porządek i silosy gotowe na przyjęcie kukurydzy. Najlepiej by tu było jakiś oprysk zrobić i wypalić te trawsko całe, bo i tak zaraz odrośnie. Albo jakąś talerzówką przejechać. Oto jest dobry pomysł. Muszę go wujowi podsunąć, bo na oprysk będzie marudził, że szkoda pieniędzy, hehe. A tu co mamy? O no, ten kawałek za domem mam zaorać na głęboko. Zasiejemy tu poplon, ale to muszę jeszcze te drewno całe do kotłowni wynieść na zimę już. Ale to potem, teraz jedziemy z wujem do Antka. Jest gospodarz w domu, jest, kręci się tam koło autosanki. Dzień dobry panu. Dobry, co was tu do mnie sprowadza? Dobry. No my tu względem zapytania, jak tam przewidujesz w tym roku kukurydzę na kiszonki kosić? Bo mam tam kawałek do skoszenia. Kurde, no to problem jest. Jak widzisz, ja jeszcze mam header do zielonek założony. Ledwo my się wyrobili z koszeniem poplonów. Teraz jeszcze te sianokosy i obornik. Ja ci powiem, że nie wiem, czy w tym roku usługi na kukurydzę będę świadczył, bo no PFM Rzetka tylko dwa rzędy bierze, a ja mam swojego kilka hektarów do koszenia. Także chyba musisz gdzieś indziej szukać. Kurna, gdzie ja teraz znajdę kogoś, kto by chciał na ten mój mały kawałek przyjechać? Przecież tam tylko kilka rozrzutników będzie. Takim wielkim oporowym zestawem, jak jeżdżą tym Jaguarem, czy jak mu tam z tymi fortrznitkami, to mnie wyśmieją, jak przyjdę pytać o usługę. A jeszcze pewnie skasują kupę pieniędzy. No w dawnych SKR-ach jeszcze świadczą usługi, tam mają Niemkę do kukurydzy i wożą też tymi małymi rozrzutnikami z Czarnej Białostockiej. Także oni pewnie by wjechali, tym bardziej, że słyszałem, że Krzysztof ma tam z nimi usługę umówioną na przyszły tydzień. Wiem, bo mam jechać Proximą do niego na ugniatanie, a młody będzie latał z rozrzutnikiem. Dzięki za informację. No co zrobisz, ale jakbyś tam miał czas wjechać na moje, to daj znać, a ja pojadę się jutro ich tam zapytać, jak do miasta na targ pojadę. Dobra, to teraz jedziemy jeszcze do Edka. Muszę mu tam dać znać, że może beczkowóz od nas pożyczyć. A jak odda, to potem weźmiesz i u nas wypompujesz i tam za lasem rozlejemy i na ogródku tam potem pobronujesz i zasiejemy poplon. A na wiosnę będą tam pyry sadzone. No cześć, Edek, względem tej beczki to stoi u mnie w stodole. Możesz ją zabrać, kiedy ci tam będzie potrzebna, my jedziemy jeden ciągnik oglądać, więc dopiero na wieczór będziemy pewno. No witam, dobra, dzięki, ja jutro po nią przyjadę, dzisiaj bizona chowałem już do garażu i zeszło z tym. A jaki ciągnik jedziesz oglądać? A tam młody jakiegoś Zetora małego znalazł na internecie, zaraz tam jedziemy zobaczyć, czy warty czegoś. A no Zetory dobre ciągniki, ale drogie. A nie wiem, czy wiesz, w poniedziałek w dawnych PGR-ach tam... Za Bodźkowem, jak na Stary Gołębin jedziesz, to przetarg będzie. Bo oni przechodzą na nowe ciągniki i pozbywają się tych starych Ursusów czwórek i szóstek. Jest tam szóstka z turbo, kilka czwórek z napędem i bez jakby cię interesowało. I z tego co wiem, to one tam nawet w niezłym stanie są. Nie takie zajechane, jak to kiedyś, pamiętasz, z tymi przetargami w PGR-ach bywało. Teraz jak to spółka trzyma, to bardziej dbali o te ciągniki. No, słyszałeś, młody. W poniedziałek jak coś, to jedziemy na ten przetarg. Nie ma bata. Jak Edek o nim coś wie, to pewno jedzie kupić. A jak jedzie kupić, to faktycznie muszą być w niezłym stanie te ciągniki. Jak z tym Zetorem by czasem nie wypaliło, to nie wszystko stracone.
Tak, jak słyszeliście, jest jeszcze przetarg, także zobaczymy. A teraz biorę się za orkę pod ogródek. Tu trzeba w te hasioki największe wcofnąć i będzie dobrze. Pług po ramę i pełen gaz. Trzeba trochę ciapka przed właściwymi orkami sprawdzić. Chociaż szczerze wam powiem, że specjalnie te orki opóźniam trochę, bo liczę, że uda się tego zetora jednak kupić i zamiast tych dwóch, to chociaż ze trzy skiby przy orce ciągnąć. Bo to tym ciapkiem to roboty wcale nie ubywa. No i zaorane, jedziemy kolczatkę podpiąć i trochę się ogarnąć przed wyjazdem. Już do gościa z ogłoszenia dzwoniłem. Mówił, że można przyjechać, ale inni chętni też są na tego zetora. Tu jednego łysego z tej wioski znam, tu gdzieś mieszkał. Z nim do technikum rolniczego w Boćkowie chodziłem. Dobra, dobra, zwolnij, bo to tu gdzieś będzie koło tego gospodarstwa, tu po lewo. O, patrz, tam już widać tego zetora, weź tu skręcaj. Okej, już wjeżdżamy na podwórko, kurde, no widać, ładnie wygląda. Dzień dobry, my tu względem tego ciągnika, proszę nam tu opowiedzieć o nim. Witam panów. No ciągnik, jak ciągnik widać, że perełka. Nie? W końcu to zetor, a nie jakieś tam badziewie. Dobry, klasyczny ciągnik, nie ma elektroniki, nie ma się co psuć. Dobry stan, opony dobre, po remoncie silnika, odremontowany ładnie, dokumenty są do niego. Rocznik 80, bardzo dobry jest. Polecam go. A co tam w silniku remontowane było? No jak to co? Wszystko wymienione co trzeba. Tuleje tłoki, szlif wału, oleje powymieniane filtry. Wszystko jak być powinno. No ale to masz pan na to jakieś faktury za części? Nie no, faktur to nie mam, bo to ja części miałem jeszcze ze starych zapasów, bo ja tak sobie lubię po godzinach ponaprawiać. To się zbiera takie części, co to gdzieś wpadną w ręce. No to niedobrze, bo skąd mamy wiedzieć, co wymieniane było? Panie, wszystko wyremontowane jest. Dzwonią mi kolejni ludzie. O ten ciągnik zainteresowani. To się pan decyduj, czy go bierzecie, czy nie. No to go odpalimy, nie? I zobaczymy, jak to chodzi. A proszę bardzo, kluczyki są w środku, można odpalić. Nawet się przejechać tu kawałek. No kurde, teraz pan nie słyszy, to mogę wam coś o tym zetorze opowiedzieć. Na pierwszy rzut oka nie wygląda źle, ale ten gościu taki coś podejrzany, chyba handlarz, bo ten ciągnik widać, że malowany był nie tak dawno i to chyba jakąś najtańszą farbą z pędzla w niektórych miejscach. W kabinie jest elegancko, sporo miejsca, nawiewy są i nawet radio. No nic, trzeba zobaczyć, jak silnik pracuje i zrobimy tu rundkę po wiosce. Dobra, jednak za pierwszym nie odpaliliśmy, bo to wina słabego akumulatora. Znaczy się, że akumulator, trup i ciągnik nie pracuje na co dzień. Pan poszedł po prostownik. Tu patrz, wuja, silnik niby po remoncie, ale uszczelki tylko na dwóch garach wymienione. Dobra, wymieniliśmy jednak akumulator z drugiego ciągnika, także teraz powinien zapalić. No i ładnie odpalił. Elegancko chodzi na wolnych obrotach, nawet na zimnym. O, widzi pan, jak zetorowski silnik równo pracuje. Jeszcze ledwo dotarty ten silnik. I to są bardzo dobre ciągniki. To wam posłuży kolejne 30 lat. Te późniejsze już nie były takie dobre, więc przez to te ceny trzymają. Bo lepsze niż te Fergusony z Ursusa. Obsrane. Ale no właśnie, co on tak dymi na szaro? Nie powinien tak. Panie, nie wymyślaj pan dobre, bo zimny silnik jest, one tak mają, weź się pan lepiej przejedź, jak to ładnie je jeździ.
No dobra, to zobaczymy, jak się tym jedzie. Dobra, damy mu teraz w pizdę trochę. Pięknie ryczy. Nie, no moc to tutaj jest. Może faktycznie po remoncie jest i jeszcze się ten silnik nie dotarł do końca. Ale no to powinien raczej na niebiesko z olejem jeszcze dymić. A tu jakby uszczelka pod głowicą. Ciężko powiedzieć. Trzeba jeszcze jakąś maszynę na podnośnik zapiąć, zobaczyć, jak podnosi. Ale jeździ ładnie. Komfort pracy w kabinie w porównaniu do 30 to niebo a ziemia. Gdzie tam, panie uszczelka? Wszystko wymienione było. A podnośnik też chodzi, wszystko cacy, a ja nie mam żadnej maszyny na podnośnik na gospodarstwie, żeby przetestować. Jak to pan na gospodarstwie nawet pługa nie ma? Nie, no mam, ale to tam zastawione, w stodole. Nie mam czasu wyciągać. Decydujecie się państwo, a ten traktor, trochę tam z ceny zejdę. Wie pan co, będę zaraz z wujem rozmawiał, jak wrócimy z jazdy próbnej. A ile pan z ceny może zejść? No ja wiem, z 500 zł mogę wam opuścić. Więcej nie mogę, bo będę musiał dołożyć. Tutaj remont kilkanaście tysięcy mnie wyniósł. Wie pan co, to kiepska obniżka. My byśmy wzięli go, ale pan musi konkretnie z ceny zejść, bo jesteśmy zdecydowani. Weźmiemy go bez już sprawdzania, czy ten podnośnik działa i tak dalej. Panie, no, zainteresowanie jest duże. Już klienci następni mają jechać po niego. Ale jak pieniądze zaraz na stół wyłożycie, to wam 3000 opuszczę na niego. To jaka cena ostateczna? 31,5 tysiąca. A tam w ogłoszeniu inna cena była podana, że niby 28 tysięcy kosztuje. Ale to w ogłoszeniu. To cena netto była. Panie, to co pan nas tu kręci? To jak to z VAT-em jest? To pan handlarz jest czy jak? Nie, no ja nie handlarz. Tak tu firmę założoną mam, bo inne rzeczy, też usługi świadczę i muszę na działalności być. 4000 wam opuszczę i bierzcie go. Dobra, wuja, nie ma co. Zawijamy się stąd. Ten Zetor to jest mina na 100%. Podnośnika nie można sprawdzić. Podejrzanie dymi. Na początku nie chciał się nic targować, jedynie 500 zł, a teraz nagle o 4000 zjechał. Coś musi być nie tak w nim. Ten gościu to chyba handlarz jakiś i tylko udaje gospodarza. Wyjazd mi z podwórka. Po co przyjeżdżacie tu jak pieniędzy? Nie macie na taki dobry ciągnik. Żegnam. No co za dziad dziadowski. Kierwa, ale mnie zdenerwował teraz, że muszę krople na serce brać. Handlarze cholerni i znów my są bez ciągnika. Dobra, wuja, nie denerwuj się. Nie ten to inny. W poniedziałek zajedziemy do spółdzielni, to może tam się uda coś kupić. Do żadnego handlarza już nie pojedziemy. A wy, widzowie, co sądzicie? Dobrze zrobiliśmy, że nie kupiliśmy tego Zetora? Drogo sobie za niego cenił, bo w sumie 30 tysięcy za taki stary ciągnik. Ale one w sumie w takich pieniądzach niestety stoją, z wątpliwym remontem i bez możliwości sprawdzenia podnośnika pod obciążeniem. Na moje to mogła być mina, a wy co sądzicie?